Cześć, witajcie na kanale Pofilozofujmy. Ja jestem Kornel i zajmuję się poradnictwem filozoficznym. I witam Was w kolejnym materiale z cyklu Pofilozofujmy. Słuchajcie, tak jak obiecywałem Wam wcześniej, dzisiaj zajmiemy się kwestią poczucia sensu w życiu. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w ankietach, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie. Bardzo mi to pomogło, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I w związku, właśnie z ankietą. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do materiału z cyklu właśnie po filozofujmy, w którym chciałbym się zająć chwilę poczuciem sensu w życiu, a wydaje mi się, że jest to taki dość ważki temat z punktu widzenia współczesnego człowieka. A jak tym tematem się zajmiemy? Ja postanowiłem sięgnąć do, tak jak zresztą pisałem w ankiecie, na Facebooku i Linkedinie postanowiłem sięgnąć do jednego z moich ulubionych filozofów, czyli do Wiktora, Fane, do Wiktora Frankla. Przepraszam. Dzisiaj będziemy się pochylać nad dziełem Wiktora Frankla Wola Sensu. Tutaj też mam wstawię zdjęcie za chwilę, żebyście sobie mogli tą książkę namierzyć. Może zanim do kwestii poczucia sensu przejdziemy, chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat Wiktora Frankla. Generalnie, Wiktor Frankl jest przedstawicielem yy, filozofii i psychologii egzystencjalnej. Był przede wszystkim filozofem, psychologiem, psychiatrą, czynnym psychiatrą. Był, klin, był klinicystą i naukowcem, więc wiele jego testów tak naprawdę jest poparte jego doświadczeniem klinicznym. Jest to także człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny w Auschwitz. I to doświadczenie bardzo silnie też odbiło się na jego e, późniejszej filozofii i jego sposobie podejścia do drugiego człowieka. Viktor Frankl jest twórcą logoterapii. Pewnej formy oddziaływania na drugiego człowieka, gdzie bardziej skupiamy się na właśnie poczuciu sensu i odnajdywaniu wartości w życiu, w bardzo dużym skrócie. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś w przyszłości, mogę popełnić też jakiś materiał na temat logoterapii, gdyż jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Wiktor Frankl stworzył też pojęcie nerwicy noogennej. I właściwie, czym nerwica noogenna jest, to jest bardzo silnie związane z dzisiejszym tematem, którym się będziemy dzisiaj zajmować. Myślę, że będzie więcej materiałów poświęconych stricte poczuciu sensu w perspektywie Wiktora Frankl'a, gdyż materiału tutaj jest bardzo dużo, a ja, wy, ja wyjąłem zaledwie wycinek jego filozofii dla Was, więc inne materiały też na pewno się będą pojawiać. Myślę, że będzie to wręcz cykl poświęcony właśnie poczuciu sensu w naszym życiu, ale słuchajcie tyle słowem wstępu. Zajmijmy się meritum, czyli właśnie poczuciem sensu i jak zawsze zapraszam Was. Do dyskusji po prostu na ten temat. Słuchajcie, nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym zacząć od cytatu, na który powołuje się Wiktor Frankl. Jest to cytat Einsteina i pozwolicie, że Wam go przeczytam, bo nie jestem w stanie go do końca zapamiętać. Człowiek, który uważa swe życie za pozbawione sensu, jest nie tylko zwyczajnie nieszczęśliwy, ale i niezdolny do życia. Słuchajcie, idąc za tym cytatem, można by powiedzieć, że ktoś, kto. Nie czuje sensu w życiu, nie widzi tego sensu, nie dość, że jest nieszczęśliwy, to w dodatku jest kompletnie niezdolny do życia. I w tym materiale chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, co to w ogóle oznacza dla nas tutaj. Generalnie poczucie sensu w życiu, mam wrażenie, jest takim dosyć dużym tematem współczesnego człowieka. Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Właściwie z dnia na dzień pojawiają się informacje, które burzą nasz tryb życia na dzień dobry. Cała sytuacja, w której żyjemy, szczególnie związana z, pandem z pandemią, bo aktualnie mamy pandemię COVID-19, no, powoduje, że nasze życie jest bardzo chaotyczne, aby najmniej nie sprzyja to poszukiwaniu sensu w życiu. Nie znaczy to jednak, że nie warto go szukać. Człowiek, który nie ma poczucia sensu w życiu, który nie widzi tego sensu. Zdaniem Frankla, który idzie za Einsteinem, nie dość, że nie jest nieszczęśliwy, to jeszcze jest kompletnie niezdolny do życia. Ale co to w ogóle oznacza? W ogóle posiadać sens w życiu? Że moje życie ma, ma, ma jakikolwiek sens? Mnóstwo filozofów mówiło, że życie de facto nie ma sensu. Jest pogląd filozofii, który się nazywa nihilizmem, tak? Że nic kompletnie nie ma sensu. Bo być może faktycznie nasze życie nie ma absolutnie żadnego sensu. Jesteśmy tylko zlepkiem komórek, które po prostu, po, które po prostu chcą przetrwać, tak? Aczkolwiek Viktor Frankl twierdzi, że nie, że nasze życie ludzkie, nasze życie tu i teraz jest życiem, które musi mieć sens. I tutaj powrócę do tego zagadnienia nerwicy noogennej, o której mówiłem wcześniej. Viktor Frankl, pracując ze swoimi pacjentami, zaobserwował, iż wielu z nich cierpi z powodu właśnie frustracji, potrzeby sensu, z powodu braku sensu w swoim życiu. Tego typu nerwice czy tego typu zaburzenia psychiczne określił mianem nerwicy noogennej. Nerwicy, która wynika z faktu, że w naszym życiu nie ma sensu. Nie widzimy tego sensu, nie czujemy go, stoimy w miejscu. Natomiast sam Frankl twierdzi, że poczucie sensu w życiu jest nam potrzebne. Frankl tak naprawdę należy do trzeciego nurtu psychoterapii czy psychoanalizy, jeśli moglibyśmy to tak nazwać. Freud, o którym mówiłem wcześniej, tutaj Wam podlinkuję link do e, materiału spote, z gdzie więcej pochylaliśmy się nad Freudem. Freud należał do tego pierwszego nurtu psychoanalizy, która opierała się o teorię libido. Adler, o którym wspominałem we wcześniejszym materiale i o którym może kiedyś popełnię jakiś materiał, należy do drugiego nurtu psychoanalizy. Był on uczniem oczywiście Freuda, ale zmodyfikował jego teorię, twierdząc, iż człowiek dąży do pozyskania jak największej władzy, jak największej autonomii. Natomiast Viktor Frankl właśnie należy do tego trzeciego nurtu, do nurtu, który mówi o tym, że człowiek potrzebuje w życiu sensu, celu. Ale czym w ogóle to poczucie sensu czy poczucie celu w życiu jest? Frankl mówi, że bycie człowiekiem to bycie ku czemuś. No i co to znaczy, że, by, że być człowiekiem to być ku czemuś? Mówiąc tak trochę językiem bardziej prostszym, możemy powiedzieć, że człowiek to jest jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna istota na kuli ziemskiej, która faktycznie wyznacza sobie jakieś cele, które nie są celami stricte biologicznymi. Oczywiście jest to dosyć twarde założenie, tak moglibyśmy powiedzieć, jest ono jak, jak najbardziej dyskusyjne, więc też zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach. Warto tutaj w tym miejscu nawiązać właśnie do egzystencjalizmu samego w sobie, bo bo Viktor Frankl jest przedstawicielem egzystencjalizmu, a ja chciałbym w tym miejscu nawiązać do żona Paula jean Pola Sartra? Jean-Paul Sartre powiedział kiedyś takie bardzo słynne zdanie, na pewno zresztą znacie tego filozofa wielokrotnie, pewnie się wam gdzieś tam przewinął. Powiedział, iż w przypadku człowieka jego egzystencja poprzedza jego esencję, a mówiąc językiem prostszym, człowiek nie ma swojej istoty czy swojego zakodowanego programu, który ma zrealizować. Zamiast tego może on sam stworzyć dla siebie taki program i go realizować. Sartre generalnie twierdził, że człowiek jako jedyny byt tak naprawdę, bo nie tylko chodziło mu o istoty żyjące, ale w ogóle o byty w ogóle jako takie, jako jedyny nie posiada pewnego rodzaju Planu, czy nie posiada pewnego rodzaju celu, przeznaczenia. Człowiek sam winien sobie to przeznaczenie stworzyć, ponieważ jest istotą absolutnie wolną. Na przykład ten długopis ma swój cel i swoje przeznaczenie. Został stworzony w określonym celu. Ma pisać. Istoty żywe w pewnym sensie też także mają taki cel. Rośliny dążą do tego, żeby uzyskać jak największą ilość słońca. Tak? Zwierzęta, na przykład, mają swój instynkt, potrzebują zrealizować swoje potrzeby biologiczne. Natomiast w przypadku człowieka sprawa zaczyna się komplikować, ponieważ człowiek nie tylko jest zwierzęciem, nie tylko jest rośliną, idąc trochę tak za Arystotelesem, ale także jest przede wszystkim człowiekiem i ma dostęp do sfery noogennej, czyli do sfery wartości. No ale co to znaczy w ogóle, że człowiek jest gotowym projektem, bo de facto do tego sprowadza się filozofia Sartra, że człowiek jest projektem, który dopiero należy stworzyć i stopniowo go wypełnić a chodzi tutaj o to, że nasz los jest w naszych rękach ja jestem wrzucony w świat i to tylko i wyłącznie ode mnie zależy jak pokieruję swoim życiem tylko i wyłącznie ode mnie Sartre mówił, że człowiek jest istotą wrzuconą w świat jest istotą w świecie właściwie tutaj no, powołuje się na Heideggera bo de facto to Heidegger jako pierwszy użył tego pojęcia ale to mniejsza z tym człowiek jest istotą, która jest wrzucona w świat i musi się do tego twórczo odnieść Często właśnie egzystencjalizmowi czy egzystencjalistom zadaje się pytanie: no dobrze, no ale przecież mamy jakieś na dzień dobre uposażenie genetyczne, i jesteśmy wrzuceni w konkretną sytuację. I Sartre powie tak, a i owszem, ale jednocześnie ja mogę się do tego twórczo odnieść. I o tym mówił Sartre, o tym mówił Rolomei, że to my de facto tworzymy swoje życie, tworzymy swój świat. Natomiast co ze Franklem? Frankl tak naprawdę nie do końca się, się, się z nimi zgadzał. Na pewno zgodziłby się z nimi, że to my faktycznie tworzymy swój los i że faktycznie yy możemy podejmować autonomiczne decyzje, że jesteśmy jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym bytem, który potrafi podejmować autonomiczne decyzje płynące z poziomu, byśmy powiedzieli rozumu, tak? Czy z poziomu wolnej woli, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie powodowani naszymi wewnętrznymi, naszymi wewnętrznymi popędami, jak chciał wcześniej Freud. Tylko że Frankl wprowadza tutaj pewną modyfikację. To znaczy, Frankl mówi, że człowiek jest nie tyle istotą wrzuconą w świat, ile jest istotą postawioną wobec świata. I co z tego tak naprawdę wynika? Ano to, że ja jako istota postawiona wobec świata de facto wchodzę z tym światem w może niekoniecznie konflikt, ile rodzi to napięcie. Generalnie Frankl w ogóle twierdził, że pewna doza napięcia w życiu jest nam de facto potrzebna do rozwoju. A raczej nie zgodziłby się tutaj, że nasze życie powinno się sprowadzać do tego, żeby jak najwięcej spokoju wprowadzić w swoje życie, ale wręcz przeciwnie, warto trochę tego napięcia wprowadzić i tego takiego, jakbyśmy to mogli powiedzieć, zdrowego napięcia. Ale wracając, Viktor Frankl twierdził, że człowiek jako istota jest postawiona wobec świata i musi decydować. I tak naprawdę co w tej sytuacji ma zrobić człowiek? Start by powiedział słuchaj wybieraj! Jesteś istotą wolną, nie ma wartości, na których możesz się oprzeć, po prostu wybieraj. Natomiast Frankl powie: zaczekaj. Musisz najpierw zastanowić się, jaki jest sens tej sytuacji. Bo sens u Frankl'a nie jest czymś, co tworzymy, a czymś, co odkrywamy. I to jest właśnie to zasadnicze miejsce, w którym Frankl idzie w trochę innym kierunku niż poszedł Sartre. Gdyż twierdzi, że właśnie sens jest czymś, co my w życiu tak naprawdę powinniśmy dopiero odkryć. Dla Frankla sensem egzystencji ludzkiej jest odkrywanie sensu, odkrywanie każdej sytuacji. I tutaj też nawiązuje do wartości obiektywnych, czy byśmy powiedzieli wartości intersubiektywnych, to chyba będzie lepsze określenie. Jeżeli powiemy, że sens możemy stworzyć, to nasz sens staje się naszym subiektywnym sensem, naszym subiektywnym dążeniem do jakiegoś określonego ideału, tak? Natomiast Frankl powie, że dla niego sens jest jednocześnie subiektywny i obiektywny, że jest intersubiektywny, że tak naprawdę dla każdego z nas, ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalną istotą, to posiada pewien zestaw niepowtarzalnych zadań, które tylko i wyłącznie ja mogę wypełnić. Sens w tym sensie jest obiektywny, że po prostu jest, tak? I że możemy go odkrywać, a w tym sensie jest subiektywny. Że jest inny dla każdego z nas i w każdej sytuacji. Frankl twierdził, że sens zmienia się z godziny na godzinę, z minuty na minutę. W każdej sytuacji tak naprawdę musimy dążyć do tego, żeby odczytać, jaki sens ma ta sytuacja i jakie zadania przed nami stawia. Frankl tak naprawdę wychodzi od poziomu wartości. Sartre powiedziałby, że w każdej sytuacji musimy decydować i nie ma tak naprawdę nic, na czym moglibyśmy się oprzeć. Frankl natomiast mówi, że słuchaj, zaczekaj. Są wartości, na które zwróć uwagę, bo one mogą być wyznacznikiem tego, co powinieneś w danej sytuacji zrobić. Zastanów się, jaki jest ukryty sens tej sytuacji i jaka jest najlepsza decyzja, którą możesz podjąć tu i teraz. Frankl tutaj powołuje się na pewnego żydowskiego myśliciela. Pozwolicie, że przeczytam Wam cytat właśnie z tego żydowskiego myśliciela: Jeżeli nie uczynię tego ja, to kto inny? A jeżeli nie teraz, to kiedy? A jeśli nie przez wzgląd tylko na siebie, to kim wówczas będę? Jeżeli ja tego nie uczynię, to kto inny to ma zrobić? Tylko i wyłącznie ja mogę to zrobić, bo to jest jedyny niepowtarzalny sens, który jest substancjalnie, silnie związany z mną jako mną. Tylko i wyłącznie ja mogę to zrobić. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie będę chciał. Teraz podążyć za tym sensem, który właśnie odkryłem w danej sytuacji, no to kiedy to zrobić? A jeżeli zrobię to przez wzgląd na siebie, to kim będę? A jeżeli to zrobię przez wzgląd nie tylko na siebie, ale na innych, albo na świat, to kim wówczas też będę? To taki trochę dodatek ode mnie. Kochani, tak trochę konkludując. Yy bo ten materiał robi się długi, a nie chciałbym, żebyśmy tutaj przesiadywali za długo. Dla Frankl'a sensem egzystencji człowieka jest przekraczanie siebie, podejmowanie wolnych, autonomicznych wyborów, coraz lepsze poznawanie siebie i na podstawie tego lepszego poznawania do podejmowanie coraz lepszych, coraz bardziej autonomicznych wyborów, ale jednocześnie jest to odkrywanie swojego celu, swojego sensu, który jest mi zadany. Frank twierdzi, że sens nie jest tworzony, jest nam zadany, a nasza rola sprowadza się do tego, żeby go odczytać. Kochani, to tyle na dzisiaj. Tak naprawdę, powinniśmy się jeszcze dzisiaj zająć tematem wartości, gdyż są one bardzo silnie związane właśnie z poczuciem sensu i z odnajdywaniem tych właśnie niepowtarzalnych sensów w poszczególnych sytuacjach. Ponieważ tak naprawdę, gdybyśmy nie mieli wartości, to bylibyśmy skazani na ciągłe rozważanie, co powinniśmy w danej sytuacji zrobić. Ale chciałbym, żebyśmy zostawili to sobie na, na, na następne spotkanie. Kiedy ten materiał zostanie już opublikowany, to tutaj Wam go oczywiście podlinkuję, ale na dzisiaj to tyle. Więc chciałbym Wam na końcu zadać oczywiście kilka pytań rozwojowych, będą one oczywiście jeszcze raz powtórzone, ale chciałbym Ci dzisiaj zadać pytanie: co jest sensem Twojego życia? Czym dla Ciebie jest sens w życiu? I czy Twoim zdaniem Sens naszego życia tworzymy, czy powinniśmy go odkrywać? Czy sens życia jest przez nas tworzony, czy jest nam zadany, a my powinniśmy go odkryć? Słuchajcie, kochani, to tyle. Eee, tak naprawdę, jeśli chodzi o Frankl'a, to jest to materiał na chyba praktycznie całą serię. Więc od razu chciałbym Was też zapytać: czy byście chcieli taką serię? Ja z wielką chęcią. Na pewno ten temat chciałbym kontynuować, bo tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, musimy zahaczyć o temat wartości. No i słuchajcie, to tyle. Trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie. Za chwilę pojawią się napisy z pytaniami, pojawią się odnośniki do mojego kanału. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Podzielcie się tym filmem ze znajomymi. Oczywiście klikajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, bo to też bardzo pomaga, żeby te materiały dotarły do właśnie tej osoby, która będzie w tym momencie potrzebowała tego materiału. I to tyle. Trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie i do następnego.